Przed oczami twarz dziewczyny, wokół nienawistne miny, krzyczą winny, co za kpina, wrzaski śmiech przede mną lina. Chcę od dzisiaj żyć na nowo, żyć beztroską, kolorowo. Każdy człowiek nosi maskę, więc niewiele o nim wiecie. Chciałbym, aby sprawiedliwość zawitała na tym świecie. Gdzieś w ciemności jasny blask liczy mi się śni. Chcę zostać z nim i nie być nigdy sama. Tajemnic moc jest tu w każdą noc. Miej oczy więc otwarte wciąż. Co zrobić mamy? Czy radę damy? Ta stara szkoła coś skrywa. Nie warto zwlekać i dłużej czekać. Zrób krok do przodu, znieś głowę. Nadzieję w sobie wciąż mam i radę dam. Nie poddam się, cokolwiek się wydarzy. Warto się śmiać i przestać się bać. Przyjaciół weź i z nimi leć. Co zrobić mamy, czy radę damy? Ta stara szkoła coś skrywa. Nie warto zwlekać i dłużej czekać. Najwyższy już czas, bo siłę w sobie ty masz. Więc w lustro spójrz też w swoje odbicie. Widzisz przeszłość i swoje dawne życie. Ludzie oskarżyli, lecz się pomylili. Gdy na dnie już byłam, dzięki tobie wstałam. Po każdej burzy tańczył, zobaczysz przyjaźń. Warto cenić, innych los odmienić. Czy to mi się śni, chcę zostać z nim i nie żyć więcej nigdy sama. I co zrobić mamy, bo ta stara szkoła tajemnice skrywa już od wielu długich lat. Cześć moi drodzy, zapraszam was na trzeci odcinek Akenfern. Dzisiaj rozpoczniemy rozgrywkę od Fame MMA. A zatem zostanę waszym komentatorem. O tak, będzie Blanka, waleczna Blanka kontra Ciamajdowaci kultyści. Takich odbieram przynajmniej na razie. No i Dan komentator, wierny komentator. Uśmiechnąłem się, wykonując ukłon, niczym urodzony artysta, który jest krok od spisania niesamowitej historii wielkiego dzieła. Wszyscy zajęli pozycję i trwali przez pewien czas w ciszy. Blanka mu oczy. O, ona też, dobra. Czekając na pierwszy ruch swojego przeciwnika, ciszę przerwały do końca słowa Eriki. W końcu... podobne są dziewczyny. No dobra, tylko kolor włosów mnie zmyla, że są podobne, tak nie są podobne. Dobra. Astrolfo Aris, Biernat. Co? Co ona mówi, jakieś zaklęcie? Sklantwia mnie? Astrolfo co? Przyjąłem. Okej, waleczny Ariel Biernat. Po nazwisku. Biernat szybko ruszył ku Blance, zaskoczył ją swoją szybkością. Niewiele brakowało, a złapałby jej rękę i przygwoździł do ziemi, kończąc tym samym walkę, nim na dobre się zaczęła. Złapałby jej rękę? Brzmi jak złamałby jej rękę. Dosłownie, ostatniej chwili udało jej się wykonać parę kroków w tył, szczęśliwie unikając zagrożenia. Nie, ma się refleks. Pomimo początkowego zaskoczenia nie traciła więcej czasu, przeszła do ofensywy. Biernat uchylił się w bok, unikając jej ciosów. Po czym odpowiedział kolejnym uderzeniem, skutecznie przez nią skontrowanym. Nastąpiła wzajemna wymiana... ciosów, uśmiechów. No, jak to? No, uśmiechów. Uśmiechów. Amazonka versus kultyści. Bitwa uśmiechów. Brzmi trochę hipnie. Do artykułu się nada. Jeśli tylko dobrze to napiszę, przytnę trochę tu, trochę tam. Trochę dodam, trochę odejmę, trochę podkoloryzuję i będzie idealny, perfekcyjny artykuł dziennikarski. Astart Skavro. Tak jest, Felix aż za nie mówił. Felix dołączył do walki. Spoko, Tatiana się przygląda, Dan się przygląda i nikt biednej Blance nie pomoże. Madame zaczęła krzyczeć, jakby oglądała walkę boksu. Fajmy, ma, nie boks. Felix zaszedł Blankę od tyłu.
Wymierzył w nią cios dokładnie w tym samym momencie, co Biernat, znajdując się przed nią. Czyli... Blanka się uchyliła i walnęli się nawzajem, chłopcy, tak? Nie tak? Szczęśliwie uchyliła się przed ciosem Biernata i szybko podcięła nogi Feliksowi, sprawiając, że wywalił się plackiem na podłożu. No jak plackiem, no to chodźmy dalej. Udało się jej także uderzyć Biernata, w wyniku czego odrzuciła go od siebie o parę kroków. Nastała chwila wytchnienia. Blanka miała w końcu czas, żeby zaczerpnąć powietrza w płuca. O ile ją znam, to... To macie już tak dosyć tego całego Biernata, że nawet opisaliście z małej litery. To musiała być zdziwiona, że ktoś stawia jej opór. Miała ochotę na smalec ze świstaka. Na pewno była zdziwiona, że ktoś stawia jej opór. Musiała być zdziwiona, że ktoś stawia jej opór. Jednak nie dawała tego po sobie poznać. Swoim przeciwnikom poświęcała całą swoją uwagę, nie spuszczając gardy ani na chwilę. Brawo, Amazonko! Chwali nas. Ja tu próbuję się skupić. Przestań mnie rozpraszać swoją paplaniną. Wszystko źle, Blanka, wszystko źle. Tak się zastanawiam, jakim cudem oni się przyjaźnią, skoro kompletnie nie rozumieją swojego poczucia humoru. Chociaż z drugiej strony mam wrażenie, że Blanka ma w tej kwestii pewne deficyty. Ale ja jestem komentatorem. Znasz jakiegoś niemego komentatora, co? Tatiana, znasz jakiegoś? Nie znam. A Tatiana, znasz w ogóle jakiegokolwiek komentatora? Widzisz? Nie znam. A więc ja... Astart, Erika. Sama do siebie mówi? Sama się zachęca do walki? Zrobiło się ciemno, zupełnie ciemno. Nie widziałem nawet swojej dłoni. Ojej, jak to się mogło stać? Jak do tego doszło, nie wiem. Powiedziałam sobie bezwiednie, po czym z wyjaśnieniami pośpieszył nas spec od technologii, Madame Tatiana. Że do oczu nie dociera jakakolwiek forma oświetlenia. Wow, jakie urządzenie! Nie zrobiło się ciemno. Po prostu my zrobiliśmy się ślepi. Ale luzik! Z 15 sekund i wszystko powinno wrócić do normy. Nie no, zrobiliśmy się ślepi, ale luzik! Co za popopraniec wynalazł takie urządzenie! Ale to jest dobre urządzenie. Pomimo tego, że nie byłem w stanie zobaczyć, co dzieje się na polu walki, to wciąż docierały do mnie głosy z niej. Głosy, odgłosy natury, dosyć zabawne głosy, bo wygląda na to, że coś poszło nie tak po myśli kultystów. Wpierw usłyszałem... Felix Wabik? Kojarzy mi się z CS-em. Chwilę później trzask rozbitego szkła i krzyki z kawra. Następnie usłyszałem... Biernat Sus. To się już nie kojarzy z CS-em. Po czym do moich uszy rozległ się odgłos czegoś, co przypinało przewracane meble. Po czym usłyszałem następną komendę. Astart. O, znowu się sama dopinguje. Blanka w szoku. Usłyszałem kilka kolejnych krzyków, po których ustąpiły one miejsce skorbieniu pokonanej kultystki. Ajdź, przestań, wiejska chłopko, złaź ze mnie! Blanka górą! Walka ustała, za to głos buzujący od złości Eriki znów nabrał swojego dziecinnego i wnerwionego charakteru. W końcu zacząłem widzieć po jakichś 20 sekundach, czyli mniej więcej tak, jak przewidywała Tatianka. Ciekawe, co tu się działo. Nie widziałem praktycznie tylko parę sekund, ale mimo to i tak znalazłem parę rzeczy, które zwróciły moją uwagę. Na przykład? Otwarte okno i maskę jednego z kultystów leżącą na ziemi, a także parę dodatkowych dziur w ścianach. Czy te parę dodatkowych dziur w ścianach miało kształt Boże podobny do głów kultystów? Zna Chiny, nie mam pojęcia, jakim cudem powstały. Uznałem, że może lepiej nie będę o to pytać. Zwłaszcza, że nie było śladu ani po Feliksie Scabro, ani Arielu Biernacie. Uciekli, tchórze, uciekli! Najciekawsza scena rozgrywała się jednak w centrum pomieszczenia. Blanka założyła Erice uchwyt i uziemiła. Widok próbujący się wyrwać z uścisku kultystki miał w sobie coś zabawnego. Uchwyt? Puszczaj mnie, ty stara małpo! Stara małpo, miejska chłopko!
Dziewczyno, opanuj się. Jak mnie nazywałaś, smarku? Amazonka zapytała gniewnie w jednej chwili, sprawiając, że Erika spuściła z dodu. Proszę, puść mnie! A poproś jeszcze raz. Poprosiła łagodniejszym tonem. Będziesz grzeczna? Ty głupia, to znaczy... No dobra, będę. Tylko mnie kuźwa puść na Boga. Mam! Co tam masz? Erika Fliss, kultystka. Wiedziałam, że już gdzieś widziałam to imię. Panienko Eriko, pełen szacun. Czyli co? Pokazała jej podniesiony kciuk, na co wszyscy zareagowaliśmy z niezrozumieniem. No może prawie wszyscy, bo mina, jaką przybrała Erika, miała w sobie coś więcej niż tylko zwykłe zakłopotanie. No, czy mogłabyś... Nie mówić, nie zdradzać mojego sekretu. Czegoś Tatianka dowiedziała swoim dziennikarskim nosem. Erika Fliss, rocznik 2023. Nasza szkoła, klasa 6A. Odkąd uczęszcza do tej szkoły, ani razu nie pojawiła się jeszcze na zajęciach. Mimo to, w tajemniczych okolicznościach zawsze zdaje do następnej klasy. O, mamy panią cwaniarę. No nieźle. Rocznik 23. Wow. Wietrze, jakiś przekręt. Jej imię figuruje tylko w wewnętrznej bazie danych szkoły. Na danych publicznych nie odnajdzie się imienia i nazwiska w elektronicznym dzienniku klasy. Wniosek z tego jest jeden. Jaki? Przyjęła pozę, której nie powstydziłby się profesjonalny detektyw, który z sukcesem doprowadza sprawę do szczęśliwego końca. Kultystka Erika Fliss jest tak naprawdę duchem. No chyba nie. Erika Fliss jest chyba po prostu jakimś hakerem, albo ewentualnie córką dyrektorki? Chyba coś ci się rzuciło na łeb, Laluniu. Otóż to. Odparła z lekkim przekąsem w głosie. Tak czy inaczej, śmierdzi tu pewną intrygą. Jako przedstawiciel samorządu uczniowskiego nie mogę przejść obok tego obojętnie. Pójdziesz z nami. No, Blanka, bierze się. Zrobienie porządków. Chyba cię. No już, idziemy. Zakładaj kurtkę, wychodzimy. Blanka chwyciła ją za kołnierz i ciągnęła za sobą niczym wór kartofli. Hej, puszczaj mnie. Czy wiesz, kim ja jestem? Wiesz, do kogo... No chyba nie duchem, skoro złapałam cię za kołnierz. Od kiedy jesteś zjawą? O, Tatiana, już zaczynasz? Odczep się ode mnie. Już opętałaś? Wara ode mnie! E, ty kretyn, zapisz ją ode mnie! To było do mnie? Pewnie i do mnie, ale jedyne co zdecydowałem się zrobić, to pomachać radości Daszabujicowi. A więc tak oto prezentował się pokrótce bilans naszej akcji. Cel Tatiany wykonany i jeniec wzięty, dwóch biednych kultystów. Jak ona? Blanka! Triumfująca Blanka! Dobra, następnego dnia! Rozmaite zniszczenie na terenie zabudowania przeznaczonego pod rozbiórkę oraz wydanie się w bójkę z uczniami naszej szkoły. Tak, to bilans Blanki. Blanka, ty chyba po prostu lubisz mi utrudniać życie, co? To oni zaczęli! Miałam nadzieję, że będziesz ją pilnować, Dan. Jej nie da się upilnować, matko dyrektorko. I co ja mam z tym zrobić? Prawdę mówiąc, nie chce mi się cokolwiek robić. Co za utrapienie. Przynajmniej postaraj się udawać, że cię to interesuje. Te zdjęcia, które mam przed sobą, rzucają raczej światło na sprawę dosyć jednoznacznie. Skwitowała Weronika, mając przed sobą zdjęcia różnych ciekawych rękoczynów, których dopuściła się podczas walki z kultystami. Blanka spojrzała gniewnie na uradowaną Tatianę, podpierającą się parapet. Okej, czyli Tatiana to wszystko uwieczniała na zdjęciach. Okej. Wolne słowa to zasada, którą wyznaję. Zasalutowała w charakterystyczny dla siebie niepoważny sposób. Ale jeśli jednak przymkniemy na to wszystko oko, to muszę przyznać, że wykonałaś swoje zadanie. No.
parę tam było trupów, ale... Gdyby nie było, to twoja klientka wydaje się być zadowolona z twojej pracy. Ciebie! Amazonka normalnie uratowała mi życie! Jest jak bohater pomagający bezdomnym, jak szynka, która kładzie się na kanapkę, jak... Śneczka, mówisz? Błagam was, niech ona się zamknie, uszy mi więdną. Co? Czyli Erika siedzi tutaj do następnego dnia? He? Ale dlaczego? Tak fajnie się z wami rozmawia. No i chyba nie vice versa. Po prostu drażnisz mnie, Laluniu. Tak, i tutaj docieramy do naszego największego problemu. Wskazała na przywiązaną do krzesła Erika. Przywiązaną? Serio? To szkoła? Czy to jeszcze szkoła? Kolejne utrapienie. Chciałam już sobie zrobić wolne na dzisiaj. Tak, tak, już to słyszeliśmy. A więc jak ci tam było, Erko? Erko, Ekierko? Erika. Erika Fliss. A tak, Eriko, powiedz mi, co ja mam z tobą zrobić? Może po prostu puścić mnie wolno? W sumie oszczędzę sobie wtedy dodatkowej pracy. Okej, zatwierdzam. Możesz iść. Czy ty mówisz poważnie? A co? Masz do tego jakieś obiekcje? No, dużo. Ta osoba w jasny sposób łamie prawo. A, tam każdemu może się zdarzyć. Ona robiła to notorycznie przez cały rok. Oby jeden. A, tam wielki Michalo o nic. No, w końcu jakaś osoba, która gada do rzeczy. Nie możemy jej tak po prostu puścić, jakby nic się nie stało. Jeśli... Chyba pominęłam tę kwestię. Jeśli to zrobimy, to będziesz musiała napisać raport odnośnie tego wydarzenia dla dyrektora szkoły, a tego nie chcemy. Będę musiała coś napisać? Będę musiała poświęcić na coś swój czas? Co to ma znaczyć, to spojrzenie? Po głębszej analizie i rozpatrzeniu sytuacji stwierdzam, że jednak nie możemy puścić cię wolno. Jak to? Ale przecież... Ale... Jak to? Ale przecież... Czy ona powiedziała to dwa razy? Członkowie samorządu uczniowskiego i osoby postronne podejmą decyzję na temat twoich dalszych losów. Decyzja musi być uczciwa i nieproblematyczna do zrealizowania. O, szczególnie te drugie. Przyznaj, chcesz po prostu, żeby inni odwalili za ciebie czarną robotę. A więc, jaką karę proponujecie dla obecnej tu oto Eriki Fliss? Skrócić ją głowę? O, złożyć ją w ofierze woźnemu? Zamknijmy ją na tydzień w szafie. Ja bym się skłaniała ku opcji numer 1. Woźnemu na pewno będzie bardzo miło. Złóżmy ją w ofierze woźnemu. Tak, Dan, masz świetny pomysł, popieram. Blanka, nie popierasz? To byłby ciekawy materiał. O, właśnie. Wszystko mi jedno. A więc zatwierdzone. Hola, hola, nie ma mowy, nie pójdę do tego porypanego typa. Czyżbyś już miała z nim spotkanie, Eriko? Skąd ty go znasz? Jak nie chodzisz przecież do szkoły? Znasz go? Erika nie odpowiedziała wprost, ale jej różnorodne grymasy na twarzy wskazywały, że miała już pewne nieprzyjemności z tym człowiekiem. Grymasy, ona jest w szoku. W tym momencie pomyślałem sobie, że może faktycznie wysłanie jej do niego byłoby zbyt dużą przesadą. No Dan, nie wycofuj się z takiego fajnego pomysłu. No dobra, czyli ten pomysł odpada. W takim razie co proponujecie? Ej, ale nie zawiedź woźnego. Ja wiem, co można z nią zrobić. Już się boję. O Boże. A więc słuchamy. Co proponujesz? Dobrze się dogadujemy, dlatego może zostać tymczasowym członkiem mojego klubu dziennikarskiego. Powiedzmy na następne 3 miesiące. Co? 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 Nie, nigdy nie, po prostu nie, nawet o tym nie myśl.
zajęłabym się wszystkimi formalnościami. Jedyne, czego bym potrzebowała, to pieczątki samorządu uczniowskiego, żeby zatwierdzić jej wniosek. Jaki wniosek? Muszę przebić pieczątkę? Aż tyle? Co za utrapienie. Tak, tak, nie podbijaj go. Nie wysyłaj mnie w objęcia tego bezdusznego demona. Chyba lubisz się zadawać z debudami, co? Zawsze chciałam mieć taką przyjaciółkę jak ty. Toksyczna relacja. Zabierzcie ją ode mnie. I tak musisz coś podbić pieczątką, pamiętasz? Blanka pomachała Weronice plikiem papierów zatwierdzających nową formę działalności samorządu uczniowskiego. Możesz podbić od razu obie rzeczy za jednym zamachem. Fajne zielone oczy masz, Blanka. No dobra, to chyba rozsądny argument. Nie, proszę. Nowa przyjaciółka, przyjaciółka. Weronika powoli chwyciła pieczątkę w dłonie i wstawiła ją na piśmie Blanki. Sposób, w jaki to zrobiła, sprawił wrażenie, jakby włożyła w to olbrzymią ilość siły, energii i zaangażowania. To takie męczące. A to drugie pisemko. Nie, nie, nie! Jak Erika przyleciała śmiesznie. Tatiana jeszcze lepiej. Stało się! Los Eriki został przypieczętowany. Z dniem dzisiejszym kultystka Erika stała się oficjalnym członkiem klubu dziennikarskiego. Gratuluję. Wszyscy bijemy brawo! O! Wszyscy zaczęliśmy bić brawa, żeby pogratulować Erice. Jesteście potworami. Bezdusznymi potworami. Aha. Zacisnęła zęby i spojrzała na nas wszystkich gniewnie. Jeszcze mnie popamiętacie. Jeszcze odczujecie gniew kultystów na własnej skórze. Zniszczę was. Sprawię, że będziecie mieli tyle roboty, że... No, koleżanko, proszę się tu nie odgrażać. Roboty? Coś ty powiedziała? Najczulszy punkt. Sprawię, że samorząd uczniowski już się nie podniesie. Nieważne, ile pracy będziecie wkładali w jego odbudowę. Nie uda wam się. Nie kończyła się praca? Weronika przybrała przerażoną minę, zupełnie jakby zobaczyła właśnie koniec świata. Tatiano? Tak, mój panie i władco? Z dniem dzisiejszym Erika zostaje stałym członkiem twojego klubu dziennikarskiego. Już stałym, nie tymczasowym? Awansowała tak szybko? Nie ma prawa go opuścić aż do czasu zakończenia edukacji w naszej szkole. Dobrze, jakby najpierw ją w ogóle zaczęła. Jeśli ucieknie, albo wzbudzi jakiekolwiek obawy, że będzie chciała dać nogę, to daj znać któremuś z nas. Najlepiej nie mi. O, to to. Żeby zrobić z nią porządek. To Blanka. To na pewno Blanka. Erika, dziewczyna w szoku. Będzie fajnie, mówię ci. Rozwiążemy tyle ciekawych spraw. Przeżyjemy wspólnie tyle ciekawych i niesamowitych przygód. Erika nie odezwała się już ani słowem. No mówię, w szoku jest. Osąd matki dyrektorki uderzył w nią aż do tego stopnia, że za nie mówiła. No cóż, miała pecha. Powiedziała kilka słów za dużo, więc teraz musi podnieść tego konsekwencje. A ja mam chyba za blisko mikrofon. Będę przez sery. Dobra. No, ale przynajmniej mogłem się pośmiać. O właśnie, bo Dan się coś nie wtrącał w rozmowę już dawno. Jakiś czas później. Ten wieczór postanowiłem spędzić przy komputerze, przeglądając wiadomości ze świata. Nambra, informacje. Po dniu takim jak dzisiejszy miałam ochotę odciąć się od codziennych wydarzeń i skupić na rozrywce. Tym wszystkim, co sprawia mi przyjemność. Ech, niedobrze się na świecie dzieje. Mija prawie 500 lat, a ludzie jak lubili sprawiać problemy, tak wciąż sprawiają. 500 lat? Co znaczy mija prawie 500 lat od czego? Wydukałem do siebie po raz kolejny, znajdując informacje o zamieszkach w zachodniej Europie. Nic to, może odpalę sobie jakiś film.
Pomyślałem, lecz koniec końców nie znalazłem niczego, co rzuciłoby mi się jakoś szczególnie w oczy. Nic, co by mnie zainteresowało. To może znajdę przynajmniej jakąś ciekawą grę, w którą mógłbym zagrać. Gier u nas bardzo dużo, Danie. Też nic, aha. Wszystkie kolejne pomysły, jakie przychodziły mi do głowy, także uznałem za nietrafne. Może po prostu zrobisz to, co robisz od zawsze. Zabawa ludźmi nigdy nie jest nudna. Iris? Co to jest Iris? Moje alter ego? Zabawa ludźmi. Dan? Sadystka z ciebie, Iris. W dużej mierze dzięki tobie. Co tu się właśnie wydarza? Lewitowała w powietrzu, kręcąc się powoli w kółko? Niczym astronauci na orbicie okołoziemskiej? Lewitowała? Hoduje ducha pod łóżkiem? Następnie podleciała do żyrandola, a potem do regału z książkami. Ilekroć próbowała dotknąć książki, tylekroć jej dłoń przenikała przez nią. Duchem bywa istnym utrapieniem. Duchem. Dzięki mnie, jeszcze mówi. Zabiłem ją i mnie nawiedza. Serio? Ja bym powiedział, że to dosyć zabawna sprawa. Możesz robić tyle rzeczy, na które ja nie mogę sobie pozwolić. No i odwrotnie. Znalazł się znawca. Nie zapominaj, że jestem taka przez ciebie. Okej, czyli ją zabiłem. Tak, nie zapomniałem. Czyli to 500 lat? Oh my god, podleciała do mnie i spróbowała położyć dłoń na moim ramieniu po raz kolejny bezskutecznie. Brakuje mi czasami ciepła żywych istot. Tego akurat ci zazdroszczę. Twojego nowego życia, Mikołaju Fernie. Mikołaju Fernie. A, ale ładna ta Iris. Akurat tego zazdroszczę. Nowego życia? Czyli też umarłem i się odrodziłem. Robi się ciekawe. Ciekawe i to 500 lat temu zapewne. Dostałem to, czego chciałem. Oczywiście, miałem też trochę szczęścia, ale ważne, że rezultat jest taki, jak to sobie zaplanowałem. W sumie, jak patrzę na to z dzisiejszej perspektywy, to pamięć o tym, jak mnie powiesili, wydaje się być teraz nawet zabawna. Powiesili. Czyli rozumiem, że byłeś niezłym łobuzem w przeszłości. A Iris to moja ofiara. Ale chwila, ofiara, a teraz z moją przyjaciółką? Bo rozmawia ze mną w sumie tak jak przyjaciółka. Uśmiechnąłem się, gdyż w obliczu obecnej sytuacji wszystko, co działo się za czasów mojego ostatniego wcielenia, wydawało mi się być niczym więcej jak śmieszną i nic nieznaczącą komedią. Wiem, dlaczego pamiętam o przeszłości, ale do tej pory nie mogę zrozumieć, dlaczego ty jesteś tutaj ze mną, Iris. Może to po prostu siła wspomnień. Może jestem tutaj właśnie dlatego, że o mnie pamiętasz. A może was coś łączyło w przyszłości więcej i tak... Takie przywiązanie, sentyment nie pozwala odejść Iris. Tylko w takim razie, dlaczego jesteś tutaj tylko ty? Gdzie są inni, których znałem? No właśnie dlatego pewnie, o czym mówiłam. No wie, może czas pokaże. Tak czy inaczej, nie chcę rozdrapywać starych ran. Skoro już tutaj jesteśmy, to cieszmy się tym. No właśnie, a propos cieszenia się. Widziałam ostatnio taki program dokumentalny o duchach. Czy to prawda, że duchy są w stanie opętywać innych ludzi? Jaka zadowolona. Mnie o to pytasz? Ej, a to może my też jesteśmy duchem, ale nie, jesteśmy chyba bardziej nie zmaterializowani. Chciałabym spróbować. To wyglądało zarąbiście. Zupełnie jakbym sterowała, no tym. Jak mu tam było? Mechem. O, no właśnie. Mechem. Skoro to takie zabawne, to idź sobie w miasto i spróbuj. Prawdę mówiąc, sęk w tym, że już próbowałam i... I? Nie wyszło? No, nawet mi się udało, tylko że po raptem paru sekundach zostałam wyrzucona z ciała. Natomiast osoba, w której ciało próbowałam wejść... Co z nim? Rozebrała się do naga i zaczęła recytować wiersze Brzechwy. Zawsze mogła, nie wiem, skoczyć z mostu, rzucić się pod pociąg. Zabić kogoś na przykład, nie?
więc recytowanie nago wierszy Brzechwy nie wydaje się jakimś takim strasznym efektem. Ale naprawdę? Nie zdziwił się w ogóle. Przez moment chciałem zapytać, czy próbowała opętać mężczyznę, czy jakąś kobietę, ale dosłownie w ostatniej chwili ugryzłem się w język. A to jakieś niestosowne pytanie? Lubię żarty, ale w tym przypadku takie pytanie byłoby nawet dla mnie niezręczne. What? A czemu? Widok nie rozumiem. Widok tego faceta to było okropne. Okej, okay, czyli wiemy, że facet był okropny. A, czyli to jednak był starszy facet. Tym bardziej się cieszę, że o to nie zapytałem. Czy Iris ma jakąś traumę spowodowaną płcią męską? Nie masz żadnego wpływu na to, jak osoby, które próbowałaś opętać, zaczynają się zachowywać? Żadnego. A, to takie dziwne. Im więcej o tym myślałem, to bardziej uświadomiłem sobie, że zabawa w opętanie może być całkiem zabawnym wydarzeniem. No, na pewno. No, ale ona chyba ma wpływ wtedy, kiedy jest w tym ciele, a nie wtedy, kiedy już wyjdzie z tego ciała, nie? Bo ten facet zaczął się rozbierać i recytować wiersze, kiedy ona już wyszła. Zwłaszcza, że z tego, co mówi Iris, rezultaty próby opętania mogły być dziwne. Ileż śmiesznych i zabawnych rzeczy mógłbym dzięki tobie zrobić. Dan, poważniej, masz ile lat? 500 minimum. A więc może wyjdziemy sobie któregoś razu i spróbujemy kogoś opętać. Ale tak na poważnie. Fajna zabawa. Ja jak chodziłam do liceum, to miałam innego typu rozrywki. A co ty będziesz miał z tego? A ty? Czyste ubaw. A ty co będziesz miała z tego? Czyli znowu sprowadzamy wszystko do wykorzystywania ludzi? A tam od razu wykorzystywania. Chcę się tylko zabawić czyimś kosztem. Oczywiście w granicach rozsądku. Okej. Okay. Czyli to nie twój pierwszy raz, kiedy wykorzystujesz ludzi, Dan. Coś czuję, że chyba ty nie jesteś miłym chłopcem z liceum czy podstawówki. Nie wiem w sumie ile masz lat. Mikołaj Ferm i rozsądek? Rzadko kiedy idą ze sobą w parze. Nie wypominaj mi błędów ze starego życia. Uśmiechnąłem się, jakbym grał właśnie w grę, w której z góry jest określone, że to właśnie ja zostanę zwycięzcą. O ile znam Iris, to myśli o sobie dokładnie tak samo. A więc, od czego zaczynamy? No, znalezienie ofiary pewnie. Miasto, to wpierw musimy znaleźć przyczynę, w wyniku której nie jesteś w stanie siedzieć w czyimś ciele dłużej niż parę sekund. Proponuję więc... No nie mów, żeby próbowała to na nas. O nie! Scena bonusowa? Siewce wspomnień? Jestem istotą żywiącą się wspomnieniami. O! Mamy jakiegoś... złego ducha? Wiem wszystko o każdym. Znam każdą najskrytszą myśl, każde pragnienie i każde marzenie. Na przestrzeni wieków zbierałem wspomnienia wielu umierających ludzi. Wielu z nich było jedynie głupcami, na których szkoda było mojego czasu. Jednak czasami zdarzały się osoby, które przykuwały moją szczególną uwagę. Nad takimi ludźmi dobrze jest mieć władzę. Takich właśnie ludzi dobrze jest trzymać na krótkiej smyczy. Właśnie taką osobą był Mikołaj Fern. Przepraszam was, ale przez przypadek włączył mi się film. To bardzo niebezpieczny człowiek, podstępny i niegodny zaufania. Ktoś idealny do tego, żeby zostać moim niewolnikiem i wykonywać moją wolę. Czyli co, ten siewca wspomni z jakimś demonem, który chce opętać Dana? A że Dan ma predyspozycję do tego, bo jest niebezpiecznym człowiekiem, to by się nadał. Wiedziałem, że po wielu latach odrodzi się jako zupełnie inny człowiek. Czary Mary, hokus pokus. Aby mieć nad nim kontrolę,
podarowałem mu wspomnienia z jego ostatniego życia. Bo nic tak skutecznie nie nakłada ograniczeń na człowieka, jak pamięć o jego dawnych przewinieniach. No a już się trochę dowiedzieliśmy, że aniołkiem to on nie był. O, rozdział drugi. Dobrze, okej. Okay. Kończymy rozdział drugi, kończymy odcinek trzeci. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Widzicie, działo się sporo. Chociaż powiem wam, że troszeczkę gorzej mi się grało już poprzednie dwa odcinki, ale nie wiem, bo jakaś taka pogoda dzisiaj, albo może się nie wyspałam. Ale zabawa się rozkręca, bo widzimy, że tutaj Dan nie jest tym, za kogo wszyscy go uważają. Więc będzie ciekawie i zapraszam was na ten czwarty odcinek już niedługo. To co? Do usłyszenia. Cześć!